Tak to jest, bo nawet nie możemy do bazy wrócić trochę. Papa. Na razie. Papa. Na razie, papa. Nie no, Bush już wyszedł, dlatego go pożegnam. Ale nie no, czad, ja nie chcę dodawać Busha do gildii, dlatego że po co? W teorii. Znaczy, to jest głupie, co mówię. Ale będziemy... Już i tak jest ciężko. Gdzie wy jesteście w tym nederze? I Citrox, ale Citrox... Ja właśnie wylatuję z panem. Sytuacja jest taka, że... Bartman, bo słuchaj, bo też jesteś fellow... Fakty są takie, że większość gildy już się spłakała i nie grają tak poza eventami. Fakty? Fakty. Jak dodamy Busha do gildii, to im się nagle zechce z nami walczyć. No jakby wiecie... Ja bym chciał, żeby oni mieli motywację, żeby grać, a oni już się spłakali po tym 17 na 8. Wygraliśmy 8 na 17 i jeszcze mamy Busha sobie teraz dodać, tak? Okej, okay. To na pewno ktoś się zaloguje w środę na klepę. No wiecie, chodzi o to, że z nimi trzeba jak z dziećmi, takie ej, chodźcie, chodźcie, będzie fajnie. Więc wiecie, no jak jeszcze dodam Busha, no to już nikt się nie zaloguje w środę. Zalogujemy się na klepę i nikogo nie będzie. Więc wiecie, no... Nie mogę tak... Ja bym chciał, no bo nie dość, że Bush ma fajną koordynację z Tobiaszem i Kubirem, no to też jest spoko, nie? Fajnie się z nim gadało, no ale wiecie, ja bym chciał, gdyby na tym serwerze były tryhard gildy, ale z nimi trzeba jak z bobasami, wiecie. Oj, nie, nie, chodź, chodź, będzie fajnie. A jak dodam Busha, to oni już się całkowicie spłaczą, więc wiecie, ja bym chciał, ale nie mogę. Legit, po prostu nie możemy. I uważam wtedy, że faktycznie byłby dysbalans. Nowy środek.